Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Trenuj z Total Fitness Radom. W pierwszym odcinku pokazaliśmy Wam, jak prawidłowo rozpocząć trening. W dzisiejszym odcinku skoncentrujemy się na tym, jak zakończyć prawidłowo trening. Pokażę Wam, jak rolować nasze mięśnie oraz jak porozciągać się. Przed treningiem rozciągaliśmy się dynamicznie, dziś porozciągamy się statycznie. Zapraszamy. Parę słów wstępu na temat rolowania. Rolowanie możemy wykonywać zarówno przed, jak i po treningu. Jeśli mamy wykonywać je przed treningiem, wykonujemy je mniej intensywnie, po to, żeby rozruszać się, przygotować mięśnie do treningu. Wystarczy dosłownie 6 powtórzeń na każdą grupę mięśniową. Po treningu rolowanie łagodzi nasze napięcie mięśniowe, poprawia naszą gibkość i zdecydowanie przyspiesza regenerację mięśni. Wtedy idealnie jest połączyć to z rozciąganiem statycznym. Dzisiaj pokażemy Wam rolowanie dolnych partii ciała, a następnie Martyna pokaże, jak prawidłowo rozciągać się po naszym treningu. Zacznijmy od rolowania mięśni łydek. Zaczynamy od podłożenia wałka rolującego pod naszą łydkę. Wspieramy się na dłoniach, unosimy biodra w górę i staramy się na rozluźnionych mięśniach przetaczać od ścięgna Achillesa do praktycznie prawie kolana. Rolujemy sobie w trzech pasmach, wewnętrzną, środkową oraz zewnętrzną część naszej łydki. Jeśli czujemy dobry, odpowiedni nacisk, sprawia nam to delikatny ból, jest ok. Jeśli nie za bardzo czujemy, że coś nam to daje, zakładamy nogę na nogę, wtedy cały ciężar spoczywa na tej łydce i wtedy na pewno poczujecie, że Wasz mięsień jest fajnie rozbijany. Jak widzicie, po Martynie to nie jest łatwe, nie jest też na pewno przyjemne, bo jeśli mamy mocno spięte mięśnie, to naprawdę sprawia ból. Jeśli znajdujemy jakieś naprawdę bolące miejsce, zatrzymujemy się na nim, ugniatamy je przez około 15-20 sekund i potem dalej delikatnie rozrolowujemy. Kolejna partia mięśniowa to mięsień dwugłowy uda, czyli tylna część naszej nogi. Taka sama sytuacja jak w przypadku łydki. Podkładamy wałek rolujący pod naszą nogę, opieramy ciężar na dłoniach, unosimy biodra i rolujemy mięsień na całej jego długości. W przypadku, kiedy docisk jest niewystarczający, zakładamy nogę na nogę i kontynuujemy nasze rolowanie. W przypadku, kiedy nasze mięśnie nie są jakieś ekstremalnie spięte, wystarczy około 10 powtórzeń, czyli rolów w dół i w górę. Jeśli okazuje się, że jednak boleśności cały czas są mocne i występują, rolujemy nawet 15 razy każdy mięsień. Trzecia partia, czyli mięsień czworogłowe uda, przód naszej nogi. Ta sama zasada jak w każdym poprzednim i w każdym kolejnym. Podkładamy wałek pod mięsień, który chcemy przerolować. W tym przypadku nogę nieużywaną, w tym naszym przypadku prawą, uginamy pod kątem 90 stopni. Opieramy się na niej, opieramy ciężar też na przedramionach i rolujemy mięsień na całej długości. Ta sama zasada jak w poprzednich ćwiczeniach. Jeśli docisk jest za słaby, zakładamy nogę na nogę i wtedy to naprawdę już nie ma siły, musi działać. Ból sprawia czasami nieziemski, ale to tylko pokazuje, że musimy jeszcze bardziej się na tym skoncentrować i jeszcze bardziej przyłożyć się do rolowania. Doszliśmy do zewnętrznej części uda. Pozycja, jaką przyjmiemy, dokładnie taką, jak prezentuje nam Martyna, czyli kładziemy się na boku, na bocznej części uda. Noga, którą rolujemy, jest cały czas uniesiona w powietrze. Nogę nieużywaną przekładamy do przodu, opieramy ciężar na przedramieniu i na dłoni i po prostu zaczynamy rolować. Cały czas ta sama zasada. Rolujemy spokojnie, mięśnie robią spokojne rolowanie. Jeśli znajdujemy jakieś bardziej bolące miejsce, zatrzymuję się przy nim na chwilę. Utrzymujemy to napięcie przez 10-15 sekund i dalej kontynuujemy rolowanie. Przypominam, bardzo ważne jest rolowanie na luźnym mięśniu. Nie napinamy mięśni, bo wtedy to nie przyniesie takiego skutku, jak powinno przynieść. Doszliśmy do ostatniej części naszego uda, czyli wewnętrzna część. Ustawiamy wałek pod wewnętrzną częścią uda prostopadle do naszej nogi i delikatnie przesuwając w kierunku biodra i kolana rolujemy. Tutaj no niestety nie ma możliwości zwiększenia docisku, ale wewnętrzna część uda jest na tyle delikatną częścią, że tutaj na ogół nie potrzebujemy żadnego mocniejszego docisku. Ta sama zasada jak poprzednio, luźny mięsień, 10 powtórzeń, jeśli mamy szczególnie bolesne miejsca, ugniatamy je w jednym miejscu troszeczkę dłużej, jeśli mamy mięsień porządnie zbity, wykonujemy do 15 powtórzeń na każdą z nóg.
Tak jak wspomniałem na początku, dzisiaj koncentrujemy się na dolnych partiach ciała. Doszliśmy już do ostatniej, do naszych pośladków. Zaczynamy rolowanie pośladka od pozycji tak jak Martyna, czyli siedzimy na wałku. Jeśli chcemy rolować lewy pośladek, tak jak my to będziemy robić, zakładamy prawą stopę na lewe kolano. Ciężar przenosimy na lewy pośladek. Podpieramy się ręką lewą, prawą trzymamy się za kolan lub w innej wygodnej pozycji i staramy się rolować górną, zewnętrzną część naszego pośladka. Są to okolice mięśnia pośladkowego średniego, który nogu jest najbardziej pospinany i szukamy tego bolącego miejsca. Jeśli je znajdziemy, tak jak zawsze, ugniatamy przez około 15-20 sekund, następnie zaczynamy rolować powolnymi ruchami od 10 do 15 powtórzeń, następnie powtarzamy to na drugą stronę. To była pierwsza część odcinka, jak zakończyć trening. Dzisiaj przedstawiliśmy Wam rolowanie. Jest to bardzo obszerny temat, a my pokazujemy Wam niezbędne podstawy. Jeśli chcecie się bardziej w to zagłębić, zapraszamy do nas na treningi do Total Fitness Radom. Będziemy mieć więcej czasu, żeby Wam więcej troszeczkę rzeczy na ten temat poopowiadać. Już za tydzień, w kolejnym odcinku, Martyna pokaże Wam, jak już zakończyć ostatecznie trening stretchingiem, czyli statycznym rozciąganiem. Do zobaczenia za tydzień.